Reszel to niewielkie, zabytkowe miasteczko w powiecie kętrzyńskim, gdzie każde miejsce pracy jest na wagę złota. Dzięki zaangażowaniu burmistrza gmina wzbogaciła się o prawie 3 miliony złotych. Środki przeznaczone zostaną na adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Podzamcze, w którym mieściły się warsztaty zespołu szkół zawodowych. To tu na początku przyszłego roku ma powstać środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inwestycji powstanie kilkanaście miejsc pracy. Za obniżoną cenę miasto przejęło te budynki, no i trzeba było szukać pomysłu, co z tym zrobić, bo to są trzy piękne budynki. Wiadomo, jak w każdym budżecie środków brakuje. No i trafiło się tak, że pewna osoba udzielała mi informacji, że jest możliwość pozyskania środków na utworzenie w naszym mieście środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu, w którym bym przebywało od 40 do 60 uczestników i pracę będzie miało 10 do 12 osób. Może więcej, ale to na razie na dzień dzisiejszy nie wiadomo. No tak w rozmowach wstępnych taki warunek postawiłem, że no niestety to są nasze obiekty, są w naszej dyspozycji i nasi mieszkańcy muszą tam mieć miejsce pracy. I takie ustalenia są i na pewno tak to będzie. Zaczęliśmy chodzić koło tego, szukać kontaktów, jak, co, sięgać informacji. No i taki dom jest prowadzony w gminie Purda, w miejscowości Marcinkowo. Pojechałem, obejrzałem, jak to funkcjonuje i stwierdziłem, że jest to coś pięknego, a po pierwsze, żeby ocalić budynek i pozyskać środki. No i zaczęliśmy te działania. Pojechałem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, do pana wojewody. No i ten projekt spotkał się z akceptacją i pomału zaczynały środki tutaj spływać. Rok temu uzyskaliśmy na tą inwestycję 475 tysięcy. W pierwszym półroczu tego roku otrzymaliśmy 690 tysięcy. No i teraz na koniec roku niespełna 2 miliony złotych. Projekt będzie realizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, które wygrało konkurs na prowadzenie placówki. Była taka informacja, że są możliwości, że to jest pokrywane w 100% przez państwo, czyli gmina w zasadzie jest właścicielem, a na remonty i na funkcjonowanie nie wydaje ani złotówki. Taki na jednego pensjonariusza, czyli na jedną osobę, która tam będzie pod opieką tych pracowników tego domu, będzie przychodziło od 1000 do 1200 zł miesięcznie i to ma się samofinansować i uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, wszystko mają za darmo. Tam będą różnego rodzaju zajęcia, jak komputerowe, jak gotowanie, będą mogli sobie zjeść, wypić kawę, jakieś muzyczne, plastyczne, informatyczne, różnego rodzaju zajęcia. Jeżeli opiekun przywiezie, to będzie przywieziony. Jeżeli nie będzie ich stać na przywiezienie, czy będą kłopoty, to będą te osoby dowożone i odwożone do domów. Remontowany budynek jest zabytkiem i wymaga uzgodnień m.in. z konserwatorem zabytków. Cały reszta w zasadzie jest zabytkiem i każdą inwestycję, którą się weźmiemy, tak jak teraz za Dom Kultury, to musimy najpierw przejść pewną drogę, uzgodnić wszystko z konserwatorem zabytków. Również to jest obiekt zabytkowy, czyli ma bardzo duże wymagania. I oglądałem obiekty, że takim wspaniałym obiektem, gdzie otworzono ta sama fundacja, te Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego otworzyło ośrodek dla ludzi z Alzheimerem w Olsztynie i oglądałem, co zrobiono z budynku po jednostce wojskowej i jest to piękny nowy budynek i powiedziano, że nasz budynek ten będzie jeszcze piękniejszy. No to jest ta nadzieja, że obiekt będzie jeden z najładniejszych w mieście i myślę, że nawet można powiedzieć w powiecie naszym kętrzyńskim. Mieszkańcy, choć nie znają szczegółów realizowanego projektu, to popierają działania burmistrza. Cieszą się, że powstaną nowe miejsca pracy. Bardzo się cieszymy, że w końcu w Reszlu coś otwierają, a nie zamykają. To są też dodatkowe miejsca pracy? Tak, oczywiście. I myślę, że coś takiego w Reszlu na pewno się przyda, bo dużo ludzi jest bez pracy, dużo ludzi wyjeżdża, bo po prostu nie mają pracy, a tutaj może znajdą pracę, może właśnie coś się rozkręci. Jeżeli będą miejsca pracy, to bardzo dobrze, bo wiem, że pielęgniarzy też sporo jest w Reszlu, którzy mogą tu pracę złapać. Jest duże bezrobocie w naszym województwie, to
Bardzo dobrze, żeby się znalazły pieniążki, żeby to było wszystko dobrze funkcjonowało, to będzie bardzo dobrze. To nie ostatnia taka inwestycja w Reszlu. Burmistrz zapowiedział następne projekty, które stworzą kolejne miejsca pracy.